Witajcie poligamiści, Paweł Winiarski, poligamia.pl. To jest moja trzecia gra, mój trzeci mecz. Dwa poprzednie niestety udało się przegrać, ale to głównie ze względu na brak komunikacji. Jak widzicie, jesteśmy w sumie tak naprawdę na początku, ale zacznę jeszcze tę transmisję od wyjaśnienia, o co w tym Evolve chodzi. Chodzi generalnie o to, żeby kilku graczy, a w tym wypadku czterech, stawiło czoła piątemu graczowi, który jest potworem. Wciela się w wielkiego potwora i naszym zadaniem jest jego zniszczenie. A jego zadaniem jest zniszczenie jednego z naszych punktów w naszej bazie. I mamy do tego nie dopuścić. Jak widzicie, tutaj są takie niebieskie ślady. I to są ślady naszego potwora. Ten ludek, potwór, do którego strzelam, to nie jest ten potwór, który mamy zabić, bo tutaj na mapie jest masa takich różnych stworków, które nam uprzykrzają życie. Jeżeli... Aha, no i zginąłem. Teraz muszę poczekać, aż ktoś ze znajomych, tutaj graczy ze mną, mnie podniesie, co też nastąpiło. Tak czy inaczej, zamiast walczyć z potworem, którym mam walczyć, to walczyć z jakimiś randomowymi stworkami spotkanej na mapie. Tak czy inaczej, jak zapewne wiecie, jeżeli chcieliście pograć na PlayStation 4, to są, posiadacze tej konsoli są poszkodowani, jeśli chodzi o Big Alpha, bo w związku z aktualizacją 2.0 konsoli, firmware'u konsoli, w Alpha i Evolve grać się nie da. No ale wyciągnęliśmy Xboxa, okazało się, że mamy kod też na Xboxa One i udało się połączyć. I większych problemów nie ma, poza tym, że generalnie gra dość długo ładuje wszelkie mapy, samą grę, w sensie mecz, i długo się czeka w lobby. Tutaj tym razem poszło troszeczkę sprawniej niż zwykle, to z tego względu, że dołączyłem już do rozpoczętej gry. Więc biegniemy szukać potwora. Najlepiej będzie, jak zrobimy, biegnąc za tymi ludzikami, innymi graczami, bo gra jest dość nieczytelna, jeśli chodzi o oznaczanie celi. A to z tego względu, że nie ma tutaj żadnej minimapki. Są takie punkciki kolorowe, które tak naprawdę nie jest do końca wyjaśnione, co znaczą. No jak widzicie, weszliśmy w czerwony punkt, tutaj jakiś ptaszek nam pokazuje, że gdzieś jest i mamy do niego dojść i najprawdopodobniej zabić, co w jakiś sposób przybliży nas do naszego stwora, którego mamy ubić. Jeszcze po dwóch meczach skończonych nie rozkminiłem tego wszystkiego, więc podejrzewam, że trzeba będzie dłużej posiedzieć. Alfa sama w sobie działa całkiem w porządku. Myślę, że jeżeli będą jakieś przycięcia, to tylko i wyłącznie dlatego, że rozgrywka nagrywana jest przez Twitcha, więc on tutaj może namieszać, bo już jak próbowałem wcześniej coś rejestrować, to były problemy troszeczkę z płynnością przy już samym nagraniu, bo przy grze to się nie pojawiało. A no, jak sami wiecie, nagrywanie rozgrywki na Xbox One to jest trochę dramat. Mam nadzieję, że tym razem uda się wygrać, bo to jest dość istotna kwestia w Evolve. Wydaje się, że czterech... Tak, I need help, dokładnie. Wydaje się, że czterech graczy z różnymi brońmi i różnymi klasami, bo to jest medic, support, assault, na przykład te trzy pamiętam. Wydaje się, że ich firepower, czyli ta moc ogniowa, jest dość duża w porównaniu z potworem, a jest zupełnie odwrotnie. Gracz ucierający się potwora ma przeogromnie większą moc i przede wszystkim zdrowie. Bo tutaj w niego można szyć z jakichkolwiek broni, wstawiać różne pułapki, strzelać harpunami, podkładać miny i to życie schodzi mu bardzo topornie i powoli. I naprawdę ciężko go ubić po prostu. Gra, jeszcze nie walczyliśmy z potworem i wtedy zobaczycie, że gra nabiera wtedy rumieńców i faktycznie jest super, bo ten czas, kiedy się go tropi i za nim biega, jest naprawdę nudny. Pomimo tego, że pojawiają się tutaj inne stworki. To szukanie przeciwnika, potwora, w którego wciela się inny gracz, jest naprawdę okropnie nudne, monotonne i kompletnie nie chce się zwiedzać tej mapy, kompletnie nie chce się biegać, szczególnie, że teraz jest ok, ale w poprzedniej rozgrywce miałem problemy z bieganiem, coś gra się przycinała. Nie wiem, czy to wina Alfy, czy może taka postać była, która miała jakąś staminę słabszą, ale jak widzicie, biegamy, minęło już kilka minut, a żadnej akcji tak naprawdę nie było. Więc zobaczmy tutaj, jakie mamy bronie. Mamy tutaj harpuny. Biega tutaj za nami taki piesek, Daisy. To jest mój piesek. Ja jestem taką panią czarnoskórą. Wcześniej grałem takim wielkim koksem, który poza zwykłym karabinem posiadał
również takie elektronowe działko, które strzelało, no elektronowe to słowo, takie prądowe działko, które strzelało wiązką energii, wiązką prądu i jakoś tam raniło tego stwora. Tu mam harpuny, harpuny są bardzo fajne, już też wcześniej grałem, je się wystrzeliwuje i w którymś momencie związuje tymi harpunami tego stwora. No jak widzicie, biegamy bez sensu tak naprawdę. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie jest potwór. Nie wiem, czy mam bronić bazy, tak naprawdę nie wiem, gdzie jest ta baza. Tu jest ten znaczek ptaszka Monster Attack Birds. Tak, dobrze czytam, dobrze. Czyli innymi słowy po polsku, potwór zaatakował ptaszki, które nie mam pojęcia, gdzie są. I to niby miałoby mi pokazać, o coś przycięło, gdzie są te ptaszki, a jednocześnie pokazać, gdzie są, gdzie jest stwór. Ale jak widzicie, nasz power relay jest zagrożony, w związku z powyższym to może oznaczać, że albo te różne stworki z mapy go atakują, w co wątpię, albo atakuje je właśnie nasz cel. Dlatego proponuję tam podejść i zobaczyć, bo tam możemy znaleźć naszego stwora. Tak jak wspomniałem wcześniej, dwukrotnie zostaliśmy zabici wszyscy. Raz ostatni mecz już minimalnie miał potwór życia i naprawdę było blisko, a nagle wszyscy zginęli. I w sumie nie do końca, bo mamy naszego stwora. Może spróbujemy go takimi harpunami troszeczkę powiązać. Nie wiem, czy one się wystrzeliwują, czy nie. Tym momentami potrafi broń czasem się przyciąć. I nie wiem, czy to jest element gry, czy to jest jakiś problem z samą alfą. A on nawet nam całkiem nieźle idzie, mówiąc szczerze. Ale stwór ucieka. A, no, w sumie się nie dziwię, jak dostał tak po głowie, to ucieka. Jest o wiele szybszy od nas. Wszystkich razem wziętych zapewne. No ale może uda się go złapać. Ale gdzie jest? Nie mam zielonego pojęcia. Spróbujemy wejść na górę, że będzie łatwiej go złapać. A przynajmniej zobaczyć. Tu wszystkie postaci mają takie plecaki odrzutowe, dzięki którym mogą bardzo, naprawdę bardzo wysoko skakać i to w jakiś tam sposób ułatwia rozgrywkę tym hunterom, z tego względu, że mogą na przykład dość energicznie odskakiwać od swojego celu, który nas atakuje i świetnie mu to idzie na ogół, a jednocześnie wskakiwać gdzieś na górę i obserwować cel. No ale jak widzicie, nam cel zniknął i w sumie tu ciężko ocenić, co zrobi potwór, no bo to jest inny gracz i równie dobrze może się gdzieś zakampić i w sumie nie wiadomo po co, bo przecież nie wygra w ten sposób meczu, ale może nas na przykład zwabiać do siebie, żeby nas zaskoczyć gdzieś w jakimś miejscu i nas zatłuc wszystkich. To jest istotna kwestia. Automatycznie respawny się tak naprawdę nie robią, tak po chwili, jak w większości gier sieciowych FPS-ów. Tutaj musi przylecieć specjalny statek, z którego my ponownie wyskoczymy. No ale ten statek lata raz na jakiś czas. W związku z powyższym, jak wszyscy zginą, no to jest po meczu. Poszukajmy potwora. W związku z powyższym również warto by było... O, tu są ślady, więc będziemy go śledzić. Dobrze by było, gdyby przynajmniej jeden z graczy pozostał na placu boju i na przykład przeczekał. Tam po lewej stronie ekranu, w lewym górnym rogu się pojawia czas, za jaki przyleci dropship i wyrzuci tych zabitych wcześniej graczy. Więc warto tego pilnować. Widziałem sytuację, kiedy jeden z graczy kiedyś pilnował i udało się powrócić na plac boju wszystkim trzem zabitym łowcom. Ale widziałem też sytuację, kiedy jeden z graczy nie utrzymał się w taki sposób i skończyła się rozgrywka, pomimo tego, że stwór miał już naprawdę mało życia. I teraz na dobrą sprawę nie do końca wiem, co mam robić. Czy lecieć samemu i zginąć, ale wywabić jakoś potwora, czy wrócić do naszej bazy i tam na niego czekać. Ale nie wiem, czy tam czasem go już nie widziałem. A to ciekawe, bo nie nacisnąłem triggera, a pomimo tego wystrzeliła się broń. Chyba tam jest nasz stwór z małą ilością życia, ale nasz power relay ma niewiele więcej, więc warto tam wbić. To też jest ciekawe, że ten stwór niszczy nam bazę i wygląda tak, jakby był w stanie ją zniszczyć, zanim my będziemy w stanie zniszczyć jego. No wiadomo, że hunterzy strzelają do stwora, a on nie robi nic, tylko niszczy bazę. No jak widzicie, biegam sobie bez sensu po planszy. Nasza baza została chyba zniszczona, zaraz będzie koniec misji, a jednak nie było końca misji.
rzuca jakimiś kamieniami, a życia mu tak schodzi o tyle, o ile. Ten zielony strumień to jest strumień uzdrawiający z tego co widziałem do tej pory, ale jest szansa. Hunters win. Hunters killed the monster. Wygraliśmy. Brawo dla nas. Jak widzicie, da się w to wygrać, ale kto popełnił błędy? Trochę gra nie do końca wyjaśnia, z jakiego powodu zniszczenie obiektu przez potwora nic tam nie dało. Może pełna wersja będzie to wyjaśniać. Tu jak widzicie, troszeczkę punktów zdobyłem, w związku z powyższym jakoś tam się ulepszają chyba statystyki broni i coś się odblokowuje. To też nie jest na razie wyjaśnione i pewnie gdzieś trzeba będzie doczytać, a mam nadzieję, że w pewnej wersji gry będzie to wszystko opisane. Ja już mam trzeci poziom, wyglądało tak na początku, jakbym miał teraz skoczyć czwarty, ale jak widać nie skoczyło nic, pomimo wygranej. Więc dziękuję serdecznie. O, przejdzie? Nie przejdzie, nic nie idzie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, słuchanie mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam też nadzieję przede wszystkim, że gracie na PC-tach i na Xboxach One. Dobrze wam to działa. Ja nie miałem większych problemów z połączeniem. No a PlayStation 4. Bardzo nam przykro. Może jeszcze będzie okazja. No i to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej!